Pytanie z Instagrama. Kiedy uznać, że problemy, z którymi się przyszło na terapię, są rozwiązane ostatecznie, a kiedy spróbować jeszcze z innym terapeutą lub w innym nurcie? Oj, trudne pytanie, dlatego że często konfrontujące nas z niemożnością uznania tego, że problemy nie rozwiązują się ostatecznie. No, szczególnie problemy natury emocjonalno-psychicznej, one nie są rozwiązane nigdy ostatecznie. Ja jestem terapeutą psychoanalitycznym, czy pracuję w tym nurcie, nie jestem psychoanalitykiem, ale w tym nurcie pracuję i cenię go za to, że on nie oszukuje swoich pacjentów, klientów, ale mówimy o nich pacjenci, bo pacjent jest zawsze człowiekiem cierpiącym, pragnącym jakiejś formy pomocy, czy wsparcia, czy refleksji, myślenia razem z nim, ale nie oszukuje w jakim sensie? W takim, że raczej prowadzi do takiej świadomości, że powinniśmy zaakceptować pewną pozycję depresyjną w nas, czyli nie depresję, ale pozycję depresyjną, w której mogę odnaleźć równowagę pomiędzy poradzeniem sobie z czymś, a jednocześnie niemożnością poradzenia sobie, pomiędzy znalezieniem odpowiedzi, a jednocześnie szukaniem cały czas odpowiedzi. To jest naturalne dla człowieka i to jest też taka postawa bardzo bliska mądrości. Wiedza często jest zgubna, bo wyposaża mnie w argument: wiem, jestem pewien, nie muszę nic dalej z tym robić. Raczej nie będziemy mieli takich efektów w terapii. Terapia może poskutkować mądrością, znaczy wiem, skąd to mam, potrafię o tym pomyśleć, może potrafię działać inaczej niż do tej pory, ale jednocześnie akceptuję swoje ograniczenia, swoją niemożność, może smutek z tego powodu, że nie na wszystko mam odpowiedź, nie wszystko mi się udało w życiu osiągnąć. Im więcej akceptacji dla tej złożoności i trzymanie tego w pewnej integracji, tym zdrowsza osobowość. Wypiętrzenie tylko wiedzy sprawia, że osobowość się skrzywia, że jest związana z posiadaniem czegoś i bronieniem tego jak Westerplatte, prawda? Ale wtedy łatwo zaniedbać wszystko inne, oprócz tej pewnej wiedzy, że już wiem, jak to rozwiązałem. Więc odpowiadając na to pytanie, raczej bym patrzył, na ile potrafię zaakceptować swoje ograniczenia w szukaniu odpowiedzi na jakiś problem, niż cały czas się prześladował perfekcjonizmem, bo kolejny terapeuta znowu może być poddany bardzo solidnej krytyce i nie spełnić moich oczekiwań. To dopytam jeszcze, czy to znaczy, że długość terapii można włożyć w jakieś ramy, czy można być w procesie terapeutycznym przez kilka lat, albo nawet kilkanaście lat? Można być w procesie terapeutycznym przez kilka lat, albo i dłużej. Można być w procesie terapeutycznym krótkoterminowym. Nie ma nic złego w byciu długi czas w terapii. Zależy to od nurtu, w którym pracuje terapeuta. Ale ma coś złego jest wtedy, kiedy terapia sprawia, że stoję w miejscu, że się nie rozwijam, że nie przekraczam swoich dotychczasowych ograniczeń, że zbyt mocno koncentruję się na sobie i na przykład nie potrafię ruszyć z impetem w życie, podejmować wyzwań rozwojowych, życiowych, budować więzi, relacji, być twórczym w miłości, w związkach. Nawet kiedy się pogubię czy upadnę, ale jednocześnie potrafię to przepracowywać, podejmować jakieś zadania rozwojowe, tworzyć, nie wiem, małżeństwo, mieć dzieci, rozwijać się zawodowo. Jeśli temu towarzyszy terapia, to wszystko dobrze przebiega, ale jeśli terapia jest długoterminowa, a ja ciągle stoję w miejscu i bym powiedział, bardziej się koncentruję na sobie niż wychodzę z siebie, no to jest jakieś pytanie, prawda? Czy to nie jest też jakaś forma ucieczki od świata, od realności? I w pewnym sensie życie jakąś taką nadmierną uwagą skierowaną na siebie samego. Pytanie przesłane e-mailem od pani Gosi. Interesuje mnie temat budowania poczucia własnej wartości, ale żeby była to wartość wynikająca z bycia dzieckiem Boga. To bardzo ważne pytanie, myślę, że fundamentalne. Po pierwsze związane z akceptacją samego siebie, ale w świetle wiary czy w oczach Bożych z pewnością warto zwrócić uwagę na to, czy jest to źródło siły dla nas, czy też raczej źródło takiej ucieczki od swojego własnego ja. Zaczynając od psychologii, nasza wartość zbudowana jest i połączona z naszym ego. Nie myślę o egoizmie, ale o własnym wnętrzu, o moim ja, które powinno być ja płodnym, związanym z miłością, z dawaniem siebie, z rozwojem, z szanowaniem swoich granic, a to mocno zakorzenia się też w świetle wiary. Przychodzi mi tutaj z pomocą modlitwa Ojcze Nasz, której uczymy się od samego dzieciństwa. Raczej z nią razem rośniemy. I w tej modlitwie są ważne fundamenty związane z poczuciem wartości. Po pierwsze, jestem stworzony z miłości przez Boga.
jestem darem danym innym ludziom przez niego. To wyzwala we mnie jakąś możliwość miłości, twórczości, płodności. Po drugie, zawsze to zderza mnie z takimi relacjami wczesnodziecięcymi, jak i w sobie noszę doświadczenie miłości matki, ojca, w jaki sposób z nimi wchodzę w relacje z Bogiem, z innymi ludźmi, jak pracuję nad tym. W tej modlitwie jest jeszcze bardzo ważna rzecz związana z byciem dzieckiem Bożym, zdolność do przebaczania, pojednania. Chyba jako ludzie mamy tylko taki dar wyjątkowy jako stworzenia. Można powiedzieć, kochać kogoś, nawet jeśli zostałem zraniony. To też jest wzrastanie w byciu dzieckiem Bożym. No i podsumowując, myślę, że jeszcze raz powtórzę te rzeczy. Bycie stworzonym z miłości, bycie powołanym do płodności twórczej w dawaniu siebie, odkrywaniu w sobie zasobów płynących z bardzo bliskich, intymnych relacji ojca, matki, które wyzwalają we mnie tą płodność w tych wczesnodziecięcych relacji. I jeszcze wydaje mi się najważniejsza cecha to zdolność do przebaczania, życie pojednaniem, miłością przebaczającą. Bo często mam wrażenie, że ludzie stawiają znak równości między poczuciem własnej, jakby budują poczucie własnej wartości w oparciu o swoje talenty i sprawczość. I wtedy to poczucie własnej wartości jakby z gruntu wydaje się narażone na niepowodzenie. Bo tak. Jeżeli tylko jakby na tej podstawie opieramy je, czy ojciec może jakoś tak właśnie... Tak, ma pani rację. Kiedyś można powiedzieć taka w psychologii dominująca siła związana z afirmacją proponowała nam takie podejście związane z umacnianiem w sobie tylko tego poczucia wartości jako bycie jakimś sprawczym, nie mogącym pozwolić sobie na słabość, na jakieś rozczarowanie. Uważam, że to fałszywa wizja. No, nie jesteśmy stworzeni jako doskonali. My cały czas musimy wzrastać w przepracowaniu w sobie również wad. I paradoksalnie powiedziałbym, że źródło naszej wartości raczej opiera się na umiejętności wstawania z wad niż na umiejętności radzenia sobie ze wszystkim. Zbalansowanie pomiędzy talentami, radzeniem sobie ze wszystkim, wartością, którą posiadamy poprzez... I tu uwaga, talenty, którymi też ktoś nas obdarował, bo nigdy one nie są tylko naszą własnością. Zawsze są jakąś doświadczeniem rozwoju w relacji z innymi, pracą nad charakterem. Warto być wdzięcznym również za to. I balans drugi związany z naszymi wadami, ograniczeniami i świadomością tego, że potrzebuję innych, no bo sam nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić. To wydaje mi się najzdrowsze w poczuciu wartości, zrównoważenie między tymi dwiema sferami. Pytanie od pani Agnieszki przesłane mailem. Cierpiętnictwo a cierpienie. Znajoma ma chorą córeczkę, całkowicie się jej poświęciła. Zaniedbuje siebie i swojego męża. Uważa, że to jej obowiązek, że w ten sposób uczestniczy w krzyżu Chrystusa, że to jest jej drogą, by cierpieć. Najwięksi święci cierpieli, oddawali swe cierpienie Bogu, więc ona się w takich historiach zaczytuje. Jak rozmawiać o tym, by rozdzielić z jednej strony to jej cierpienie, a z drugiej strony, by umiała o siebie zadbać? Pytanie bardzo ważne, związane z cierpieniem i cierpiętnictwem, na pewno płynące też z głębokiego współczucia, które słychać w tym pytaniu. I myślę, że to jest pierwsza ważna odpowiedź, umiejętność towarzyszenia osobie cierpiącej, która może wydobywać kogoś z takiego zafiksowania na cierpieniu. Co płynie, czy skąd bierze się to zafiksowanie? Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba uporać się z takim doświadczeniem niemocy. To jest strasznie trudne, szczególnie jak dotyczy choroby naszych najbliższych, a dzieci trudne do wyobrażenia. Doświadczenie niemocy, ograniczenia, może zaufania też innym lekarzom czy otoczeniu. To jest pierwsza ważna rzecz. Z cierpiętnictwa, które jest tak naprawdę ufundowane na poczuciu winy, być może nieświadomym, płynącym z oskarżeń, mogłam więcej, mogłam wcześniej, mogłam lepiej. Z cierpiętnictwa nigdy nie płynie taka miłość, która związana jest też z akceptacją siebie samego. Trudno pomagać komuś, jeśli nienawidzę siebie. Poczucie winy daje nam taki grunt pod nienawidzenie siebie. I to cierpiętnictwo może być przekroczone w taki sposób, że po pierwsze dopuszczam do tej osoby, którą kocham, tak jak tutaj słyszymy, związaną z dzieckiem, też innych, którzy mogą to dziecko kochać. Innego rodzica, rodzinę, najbliższych. To daje też możliwość zdobycia dystansu, zadbania o siebie. Pokażę taki obraz może on nie jest adekwatny, ale często w samolotach mamy do czynienia z taką bardzo szokującą wskazówką. Jeśli chcesz uratować swoje dziecko i założyć mu maskę,
tlenową, musisz wpierw zadbać o siebie samego, bo co będzie z martwego ratownika? Zginie ratownik i dziecko. I myślę, że to jest ważny obraz. Jeśli chcę wyjść z cierpiętnictwa, muszę zadbać o samego siebie. I skończę odpowiedź bardzo ważnym cytatem człowieka, który przeżył morze cierpień, Wiktora Emanuela Frankla. To jest człowiek, który przeżył piekło obozów koncentracyjnych i on nie szukał sensu w cierpieniu. Powiedział wprost, cierpienie nie ma sensu, ale to, co jest domeną życia człowieka, to jest umiejętność nadawania znaczenia swojemu cierpieniu. I znaczenia związanego nawet z takim pytaniem zawieszonym w próżni, może bez odpowiedzi. Po co? Skąd? Jeśli potrafię wytrzymać presję niewiedzy, to też jest odpowiedź płynąca z takiej godności mojego człowieczeństwa, uznania swoich ograniczeń. Nie na wszystko znajdę odpowiedź, ale na pewno jest to wtedy cierpienie skierowane ku jakiejś wartości, a nie cierpiętnictwo zamykane we własnym, ciasnym, pełnym szarości, śmierci, świecie. Czy myśli ojciec, że poczucie winy może wiązać się z cierpiętnictwem lub odwrotnie, cierpiętnictwo z poczuciem winy, które ktoś ma? Mhm. Tak, myślę, że tak. Poczucie winy jest takim bardzo trudnym uczuciem. Ono skupia nas przede wszystkim na cierpieniu i nie daje możliwości odzyskania pewnego dystansu. Skupia nas też w taki sposób bardzo fałszywy, oskarżając nas, osamotniając nas, stawiając nas pod ścianą krytyki. Często też z takiej fałszywej krytyki związanej z takim nękaniem. Powinieneś, powinnaś więcej przewidzieć, zaradzić. Cierpiętnictwo związane z poczuciem winy to taka droga, która jest pewnego rodzaju ślepą uliczką. Co innego jest mieć jakieś racjonalne pytania o swój udział w cierpieniu drugiej osoby i zmaganie się też z odpowiedzialnością, a co innego jest zmaksymalizowanie tego w taki sposób, który tylko i wyłącznie służy mi, może właśnie jakiemuś też ucieczce od uznania swojej niemocy realnej, prawda, związanej z cierpieniem kogoś drugiego. Wolę nękać siebie, samookaleczać cierpieniem winy, cierpieniem z poczucia winy, niż uznać po prostu bezradność. Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.